Projekt jest działaniem kompleksowym realizowanym na terenach górskich zlewni. Jego celem jest spowolnienie odpływu wód z tych terenów poprzez budowanie różnej wielkości zbiorników retencyjnych. W sumie odnowiono i wybudowano 9 takich obiektów na terenie Nadleśnictwa Świdnica. To właśnie takie obiekty jak ten będą w przyszłości pełniły rolę retencjonowania wody, jak również zabezpieczenia ludności najbliższych wiosek przed dużą wodą. Takie obiekty, które będziemy oddawać w przyszłości, stanowią jakby pierwszą linię zabezpieczenia przed powodzią, która zdarza nam się co jakiś czas. Co więcej, budowa tego typu obiektów ma wspomóc oraz urozmaicić lokalny ekosystem. Pełnią również rolę bardzo ważną w ekosystemie leśnym. Na dzisiaj wody mamy coraz mniej. Mamy bardziej suche lata i żeby zabezpieczyć rezerwuar wody, zarówno pitnej, jak i dla drzewostanów i innych zwierząt, musimy takie zbiorniki odtwarzać. Tego typu działania realizowane są prawie we wszystkich nadleśnictwach z terenów górskich w kraju. Projekt opiewa na ponad 172 miliony złotych.